was serdecznie Tak jak myśleliśmy Andrzej Żuromski wrócił I wróci, wrócił od razu z aferą na stonogę Od razu mówię Nie bronię stonogi Nie znam stonogi Nie wiem co zrobił I nie obchodzi mnie to Ale Andrzej tutaj tłumaczy wszystkim, że yy, Odbił od stonogi parę lat temu Andrzej Ty odbiłeś od stonogi? Czy cię odpulił tak samo jak kurwa misiek i cała reszta? I tutaj opisuje Andrzej nam to wszystko, jak on odbił od niego. Tak, czy pyta się nas, czy zrobił dobrze. Gówno nas to interesuje. Ale co zrobił Andrzej? Teraz jest najważniejsze. Co zrobił Andrzej? Andrzej zamieścił artykuł, jak zwykle CTRL C. Tutaj zamieścił nam artykuł. Wszystko opisuje. Za co z tą jest ścigany i ogólnie. Ja wam dwa miesiące temu powiedziałem, że stonoga jest dla Holandii za ważny, żeby go oddali i nic się przez te dwa miesiące nie zmieniło i dalej podtrzymuje to, że go nie oddadzą. Ale oczywiście Andrzej ma tutaj wiarygodne źródło, które podaje wszystko o stonodze, jego zarzuty. Stonoga oczywiście nie może się bronić, no bo nie może, bo siedzi w więzieniu, ale Andrzej ma to w dupie, on atakuje tylko tych, co się nie mogą bronić. Tutaj macie wszystko i teraz polska agencja prasowa kurwa ty człowieku jesteś antysystemowiec a dodajesz artykuły związane kurwa z państwem to co popierasz to co państwo pisze wklejasz na swoją stronę to co państwo pisze chłopie pokaż ty swoje papiery w końcu a nie tylko wszystkim kiedy ty przeprosisz ludzi Ludzie z Warszawy gadają, że ty jednak sprzedałeś, kurwa. Pokaż swoje papiery, pokaż kwitek na to, jak y, przelałeś pieniądze tej dziewczynce. To były nasze pieniądze, nasze wyświetlenia, więc kurwa nie łaski nie robisz, ty ozdobo stajenna. Zamyślisz sobie, że co ty, kim ty jesteś. Przeproś wreszcie tych, co pomówiłeś. Zawsze pokazujesz tylko jedną stronę ludzi. Tylko jedną stronę, kurwa. A gdzie jest reszta? Czemu nie dasz prawa drugiej stronie się wypowiedzieć? Bo taki z ciebie kozak jest? Tu przyszedłem od razu do komentarzy Andrzeja, bo tutaj jakiś Krzysztof Marek pisze, czytajcie sobie, i macie od razu odpowiedź, nie? Co może napisać Andrzej Żuromski? Że widział papiery, że wszystko widział. Kogo te papiery znowu widziałeś? Co ty widziałeś? Tu macie. Goś powiedział: Nie broni. Stonogi, ale od razu pocisku dżuromskiego, że broni oszusta konfidenta. Nawet jak jest konfidentem, a może ty też jesteś konfidentem, kurwa. Pokaż ty swoje papiery, Przeproś ludzi, których pomówiłeś, kurwa. Już dosyć z tobą, też trzeba porządek zrobić. Bo naprawdę, dlaczego ty nie podskoczysz do tych warszawiaków, którzy tak wszystkich pomawiają? Bo co, bo boisz się, że cię dojadą, kurwa, zleją cię jak psa? Ludzie mają cię naprawdę dość. Ja mówiłem, że będę tutaj zawsze i będę. Myślałem, że skręcić krzywa aferki i będzie wszystko w porządku. Nie, nie będzie w porządku. Odcinek ten dedykuję wszystkim tym, co nie mają Facebooka. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.